Janina Goss miała pomagać Kaczyńskiemu. Łódzka działaczka, która nazywana była przez media szarą eminencją PiS, znalazła się w centrum afery taśmowej. Skąd jej wpływy w spółkach i czemu łączy ją serdeczna więź z prezesem? To osoba, która w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego może powiedzieć wiele. Kobieta, nazywana panią mecenas, obraca niebagatelnymi kwotami. Wielokrotnie finansowo miała wspierać samego polityka. Jaki był jej udział w inwestycji przy Srebrnej 16? Znak zapytania. Kim jest Janina Goss? Współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego w centrum skandalu. Gdy potrzebował pieniędzy na leczenie matki, Goss mu pomogła. Wielokrotnie zasiadała w spółkach państwowych i pomimo zeznań mediów, trudno zgadnąć, skąd tak wielkie zaufanie wobec kobiety. W 2016 roku była w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej. Wtedy pojawiły się informacje o tym, jakie są zarobki kobiety. Zaskakujące dane, natychmiast zaczęły okrążać media. Przyjaciółka Kaczyńskiego otrzymywała aż 80 tysięcy rocznie. Od 2012 roku Janina Goss jest członkiem zarządu spółki Srebrna, której działalność właśnie ujrzała światło dzienne. Jarosław Kaczyński odegrał w jej działalności kluczową rolę, a z wiadomości, do których dotarła Gazeta Wyborcza, wynika, że oprócz interesów dwoje łączyła serdeczna relacja. Prezes PiS faworyzował Goss. Ta mogła przychodzić na spotkania niezapowiedziana, miała również dostęp do prywatnych numerów polityka. W ocenie współpracowników Kaczyńskiego, Goss z pewnością miała do odegrania ważną rolę w doprowadzeniu inwestycji do końca. Zaufani ludzie w spółce mieli być dla Kaczyńskiego rozwiązaniem. Emerytowana radczyni prawna w strukturach spółki zajmowała szczególne miejsce. Oprócz działań w samej spółce, kobieta wspomagała swojego przyjaciela okładami z kasztanów. Podobno w szeregach PiS-u była znana z tego, że bliskich leczy technikami medycyny naturalnej. Osobliwa postać kobiety wciąż jednak budzi ogromne kontrowersje. W centrali partyjnej uchodzi za osobę srogą i zasadniczą. Ma tytuł pani mecenas, bezpośrednie numery telefonów i zawsze otwarte drzwi do jego gabinetu. Czytamy w Gazecie Wyborczej, która opisała sylwetkę współpracownicy Kaczyńskiego. Dalsza część tekstu pod galerią. Kobieta była także prezesem Forum, który miał problemy z utrzymaniem się ze sprzedaży nakładów gazet. Gdy Goss pojawiła się w spółce, zaczęła od poważnych restrukturyzacji. Powiedziała, że czas skończyć z rozrzutnością i wprowadziła diametralne cięcie kosztów. Później jej miejsce zajmuje Grzegorz Tomaszewski, krewny prezesa. Janina Goss to jedna z najbardziej nietuzinkowych postaci na polskiej scenie politycznej. Uwagę autorów wzbudziła jednak bliska relacja z Kaczyńskim. Zobacz także, ile waży Agnieszka Chylińska. Gwiazda to cień dawnej siebie, jak mieszka Beata Tyszkiewicz. Tego nikt się nie spodziewał. Źródło.